Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow. Kochani, o kurka wódka, no nie wiedziałem o tym, ale już teraz wiem. Mam tutaj taką pewną informację. Biorąc pod uwagę to, że już w panie skarbcarze to powiedziałem, jestem teraz na PGA. Dzisiaj jest piątek teoretycznie, więc tak, dzisiaj wyjechałem, więc kochani, odcinki niestety będą do poniedziałku 20-minutowe. No tak się zdarzyło, że nie miałem okazji, żeby sobie nadrobić troszeczkę zaległości, ale to nie szkodzi. Nadrobimy. I jeszcze jedno. Mam taki plan przynajmniej w niedługim czasie, iż najprawdopodobniej Drake Hollow będzie co 2 dni. Dlaczego zapytacie? Ponieważ w Drake Hollow no, nie dzieje się za dużo, nie oszukujmy się. Jest to taka gra bardziej, gdzie musimy te planety, czy planety, te wyspy ogarniać, tam jakoś je clearować i tym podobne. Nie jest to pewnie zbytnio dobre do oglądania, dlatego stwierdziłem, że po prostu będzie jeden odcinek na 2 dni, ale za to będzie trwał godzinę. Więc myślę, że będzie i wilk syty, i owce cała będzie mieć w sumie półtora odcinka, że tak powiem. Widzicie, mózg mi się zaciął. Nie półtora odcinka, oszukuję. Nie półtora odcinka, tylko w sumie 2 odcinki zamiast jednego dziennie. Musimy na pewno jeszcze im troszeczkę wody zwiększyć, bo widzę, że nasze manderki głodują, czy nie głodują, są bardzo spragnione. A widzę, że to HP im cały czas spada. Tego chcielibyśmy na pewno uniknąć. Bimek, ty widzę, że możesz 3 kryształki sobie wziąć. Niestety jeszcze to nie wszystko. Jestem dosyć mocno chory, więc musicie mi to wybaczyć, bo mój głos ostatnimi czasy jest dosyć dziwny. Ale myślę, że aż tak to nie powinno przeszkadzać. Globtek, tobie nie możemy nic pomóc niestety, nie możemy cię ulepszyć. Kamień księżycowy. Lupiś, czy ty chcesz kamyczek? Ile ty masz kamyczków? No, niedługo będziesz dojrzały. Niedługo będziesz dojrzały. Dobra, podłączmy tą wodę, żeby te manderki nam już nie głodowały, znaczy nie były spragnione. Nie głodowały, tylko spragnione. Podłączmy to. I podłączmy do naszej pompy. No i pyk. Wszystko jest fajnie. I działa. Prąd jest non-stop dostarczany, więc nie boli mnie to. Będę chciał na pewno jeszcze sobie tą matę ogarnąć, tylko no niestety brakuje nam... Nie matę. Wannę. Brakuje nam jeszcze 2 planów, więc musimy to z pewnością sobie poogarniać. Jak tam nasza torba? Co my mamy? Widzę, że nic nie mamy. Wszystko poddawaliśmy i posprzedawaliśmy w poprzednim odcinku. W sumie spoko, nie boli mnie to. Nie boli mnie to, zabieramy to, co potrzebujemy, bo na pewno nam siekierka za chwilę skończy. Shiro, ty to naprawdę jesteś... Naprawdę jesteś... Jakiś ostatnio niedorobiony. Poza tym, właśnie, bo ja zaraz znów zapomnę... znów zapomnę i będziemy chodzić bez tego. Mamy dostępne 3 punkty umiejętności. Możemy ulepszyć sobie jeszcze bardziej te jednoręczne. To już będzie 6%. Wzmocniona taki mnie interesują, nie używamy w ogóle tego. Obrażenia krytyczne też zbytnio, nie? Może szybkość ataków? O. No właśnie. Zmniejsza obrażenia otrzymywane przez gracza? A, przez gracza, dobra, czyli po prostu zwiększony def. Obrażenia obozów obronnych to nie jest nam potrzebne, więc no chyba będziemy szli maksymalnie na ataki jednoręczne, no. No i fajnie, 12% jest luksus, kochani. Walkę mamy już zrobioną, więc tak, teraz sobie określmy, które my bronie w ogóle bierzemy. Czy dźwignia do zmiany biegów jest jednoręczna? Tak, jest jednoręczna. Możemy sobie to inaczej zobaczyć. Podkaszarka jest dwuręczna. Gitara jest dwuręczna. Rakieta tenisowa jest jednoręczna. Kill-off jest dwuręczny. Więc już widzimy mniej więcej, co musimy odłożyć.
Kij de la Cruz i kij nawetowy też pewnie jest dwuręczny, więc tak, to pozostawiamy, to zostawiamy. Gitarę zostawiamy, czyli zostaje nam rakieta tenisowa. I dobry toporek osadnika. I myślę, że to wystarczy. Jeszcze weźmiemy sobie tylko amunicję oczywiście do łuku i do garłacza. Wszystko. Strzały oczywiście wszystkie bierzemy. Gwoździe nam są niepotrzebne. Grupa świetli kamieni to nam naprawdę nie robi żadnej, ale to żadnej różnicy. No właśnie, ale ja mam jeszcze takie jedno pytanko. Mogliśmy dawać bez problemu wszystkie kamyczki z tego, co widziałem. Czyli nie musimy mieć ich w ekwipunku. Możemy tak naprawdę bez żadnego problemu sobie to robić z... Jezu, jak ja się dzisiaj zacinam. Z inventory, w sensie ze składu, więc dobrze to wiedzieć, dobrze o tym wiedzieć. Na pewno się to przyda poniekąd. Weźmy sobie jeszcze nasionka marchwi, zasadźmy je przy okazji w naszej nowej szklarni. Czemu tu brakuje wody? Nasionka marchwi. Pierwsze, to wygląda jakby brakowało wody. A, przecież tu się pompuje i tu jest woda. Tu woda jest. A tu wody nie ma. No właśnie. Czego potrzeba w sumie do naszej szklarni? To jest bardzo istotne. No wymaga jednej wody. Jednej cholernej wody. To czemu ty nie chcesz działać? Podłącz wodę. Spróbujmy to jeszcze raz przeciągnąć do szklarni. Może po prostu, nie wiem, za małe jedno połączenie, czy ta woda jakoś nie dochodzi, za daleko jest, nie mam pojęcia. Albo po prostu gra zgłupiała, bo tak też może być, teoretycznie. Teraz niby zabrakło prądu i innego. No nie wiem, ta woda w teorii jest, a w teorii jej nie ma. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Dobra, naprawmy wszystko. Jedzenia tam w miarę mają, więc spoko luz. Spoko luz. Czyli zostawiamy jeszcze tylko nasze nasionko marchwi i szlifowany jadeit. Chociaż właśnie, ale jeszcze jedno pytanie. Nie możemy tego używać. Nie możemy kamyczków używać tak po prostu. Musimy mieć jednak je w ekwipunku. Zresztą nie no, heliotrop niby mamy. Heliotrop niby mamy, a jednak nie mamy. Dobra, to jednak może i możemy. Mniejsza. Idziemy dalej na poszukiwania naszego questa. Bo rozumiem, że kotka nie ma nic do powiedzenia. Kicia nie ma nic do powiedzenia. Dobra. Lecimy na przygodę, kochani. Lecimy na przygodę. To tak. Przerąbałem. Opa! Jak w tnychałku? Jak w tnychałku i się po to tnychałkowałem. To jest tędy. Ślizgaj się. Tam jest ewidentnie. Dobra. Widzę tu skrzynkę, dlatego chciałem szybko po nią iść, żeby nie było potem jakiejś lipy, ale widzę, że nic nam to w sumie nie dało, więc no słabo. Słabo, myślałem, że będzie jakiś lepszy przedmiot. Dobra, pykło. I znów kontynuujemy Tony Hawka. Tony Hawka. Zrobimy sobie tego. Trójeczka. No i żeby jak najdalej. Nie dojdziemy i tak. Au. Kurde faja. Anuluj X. Noż, wy dziady. Gniazdo dzikunów. Was to naprawdę nie lubię. Ale wy mnie irytujecie, gnoje. Czym ty jesteś? Żałosny Mazgaj. Mazgaj, ty nas teraz atakujesz?
Nowy typ MOBA. Już wiem jak się będzie nazywać ten odcinek. Nowy typ MOBA. No, fuck me. Weź to bij. Dobra, rozwaliliśmy to cholerstwo. Teraz trzeba tylko... Au! Noż ty gnoju! Uff, dobra, pykło. O Jezu, co tu się dzieje? O Janie Pawle. No nawet ty. Jezu, spowolnienie jest do dupy. Do dupy jest to spowolnienie. Serio, do dupy jest to spowolnienie. Trzeba się bronić. Połączmy to tałataństwo. Ale nam gnojki zrobili Pearl Harbor. No bez jaj, naprawdę. Naprawdę, gro. Już powinni pozwalać na takie rzeczy, no. Nie no, z tobą się nie chce łączyć. To trzeba usunąć. Zdemontuj to. Połącz z tej strony. No jaja. Po prostu jaja. No nie wierzę w to nawet. Połącz. O, prawie. To jest chyba jakieś inne. Ja mam 23 deski niby. Musimy się uleczyć. Da się tym walić, tak? A! Walnął go! Ej, on go walnął! Ten stworek go walnął. Ciekawe. To było ciekawe, nie powiem. Tu nam strzałka zawisła. Trochę nie rozumiem czemu. No Jezu, znów te dziadostwo. Chodź gnoju. No, przecież w ciebie strzeliłem. Życie na ryzyku, kochani. Życie na ryzyku. Totalnie życie na ryzyku. I zaraz mamy najazd. No i musimy wracać niestety. Wow. Panie. Proszę mi takich rzeczy nie robić. Serio. Ty po czwaro jedna. Ile tego dziadostwa tutaj jest na tej wyspie? Czy to wyspa to jest jedno wielkie dziadostwo? Jedno wielkie dziadostwo. Wilczek mały, uspokój się. Oj, myszka mi się zaklinowała. Szczęście te biesy schodzą na jeden strzał z łuku, no ale tego... tej amunicji do łuku nie mamy już zbyt dużo, nie oszukujmy się. Więc też musimy zacząć oszczędzać, przynajmniej w jakimś stopniu. Znów mangaj będzie? Chyba nie zdążył, biedny. Dobra, pykło. 4 minuty do najazdu, tak z minutkę przed musimy się ewidentnie wycofać, żeby zdążyć. Tu jest kolejny dostawczak. I kolejny cholerny bies. No bez jaj. Łucznik. Dobra, 20 poziomów eteru. Już jest w miarę akceptowalne. Ale serio, tego cholerstwa jest tu mega dużo.
Mega dużo tego cholerstwa. No, zdychaj. No, jak to? Dobra. Znów też siadło. Dlatego mówię, no, ta gierka ma o tyle problem, że historii w niej jest dosyć... no, mało, no. Nie jest jakoś... artystycznie dobrze zrobiona. Czy artystycznie, co ja gadam? Może nie artystycznie, a... jak to? Pik. Zdychaj. Ten ile wydropił świetli kamieni. Wow. Ale serio, ta wyspa jest posrana. Questa mamy niby gdzieś tam. Ta wyspa to nie wiem. A, to jest nasza wyspa. Czyli zrobiliśmy kółko. Tak, zrobiliśmy kółko. Dobra. O, i siekierka nam się skończyła. Siekiera nam się skończyła. Niedobrze. Dobra, ale możemy już sobie stąd chyba powoli lecieć. Mieliśmy... o, oh, fuck me. Ty padalcu. Mazgaju jeden ty. Tędy chyba nie wejdziemy. No właśnie, tędy nie wejdziemy. Kurde. No, wejdź, 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 wejdź. Tędy też nie. Tędy? O, 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 jest. W sumie i tak mogłem tamtędy wejść, ale okej. Dobra, 13 poziomów eterów, w sumie już 12. No, trochę tego zbiliśmy. Trochę tego zbiliśmy. Przynajmniej trochę ta gra się zrobiła emocjonująca. A nie jak poprzednia. O, i ładnie roztłukło i to. 2 minuty, 12 sekund. 10 sekund. 3 plany, jeszcze jeden. Liczę, że nam się uda znaleźć jednak. Marta wyskoczyła. Po co mi Marta? Pozdrawiam wszystkie Marty. Dobra, 7 poziomów. Minuta 52, dobra, chyba zbijemy to do końca. 6 poziomów. Jest szansa. 7 poziom. Dobra. Minuta 39. No, a ja nie mam teleportu wrajeczego. Teoretycznie mogę też go zrobić, ale... no właśnie, ale... dawaj, 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 dawaj. Jeden poziom eteru. Zdążymy. Zdążymy, damy radę. Wyspa oczyszczona. Dawaj nagrodę. Właśnie. Niestety planu nie było. Plan był słaby. To było po tej stronie? Po tej stronie. Dobra, szybko. Minuta. Minuta, minuta, minuta. Coś tu jeszcze jest, widzę na górze. Secret? Nie. Kamyczki. Kamyczki. To czy my zdążymy, żeby tam dolecieć? Czy my zdążymy, żeby tam dolecieć? Nie jestem pewny. Może być problem. Mi telefon dzwoni, ale akurat odbiorę już po odcinku, bo widzę, że zbliżamy się powoli do końca. No, przynajmniej dzisiejszego odcinka. Tędy, tędy. Tam drewienko już sobie leci powolutku. Dobra, zdążyliśmy. Woda jest, wszystko jest, jedzenie jest. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jedzenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach. To jest Drake Hollow. Trzymajcie się. Hej, hej.